Teraz masz skaner kodów. Kluczowe posiadanie. No siema. Czekaj. Nie. Musisz wymasować mu plecy tą automatyczną przepychaczką. Nie chcę. Nie lubi tajskiego masażu. Dobrze, co my zyskaliśmy tutaj? Nie wiem, no łysy wyszedł z obory. No, co mam ci powiedzieć? Ta gra to jest póki co chodzenie i wąchanie śmierdzących paluchów i wkładanie tam, gdzie nie trzeba i takie tam. Dobrze, jaja się opuściły. My dostaliśmy, co ty mówiłeś, skaner kodów QR? A tak, tak, no coś takiego. Super, i tu dalej... Ale co teraz? Przecież nie ma żadnej innej lokacji, czy było coś? Znaczy na pewno nie mamy żadnej nowej. A możesz zmienić broń? O! O kurwa. To jest moje inventory. O, masz nie. Tylko, że to z tego. Ty, masz coś takiego, co... Chyba możesz tego używać na tych drzwiach niektórych, co wcześniej nie mogłeś. Ty w sumie ta gra, tak jak Mati napisał, jest o życiu, nie? Uciekasz z izby wytrzeźwień, szukasz monopolowego. Wąchasz brudne paluchy i starasz się dowiedzieć potem, której dziewczynie zrobiłeś dziecko. Dokładnie. Samo życie. Tak. Przygody norka. Co tak tupta? Ty tak tuptasz? Ja tak tuptam, jestem tuptusiem. A myślałem, że ktoś inny tak tupta. Myślałem, że ten Hobgoblin, jak on się tam nazywał? Hotbyt. Hotbyt. Się gonił. No, plus do tego wszystkiego, kurde, goni się hot odbyt. Znaczy nie goni się, ucieka przed hot. Hot. Hot odbyt po ostrym kepsie. Brudną kredką namaluję cię, a potem długo sam w to nie uwierzę. Myślałem, że długo sram. Nie, szybko wróciłem. Jest. Jest, nareszcie. Wow, będziesz mógł to upgrade'ować? Tak, dołożyć kolejne kule. No, to cały czas kurwa jakieś kule tu są, odbyty. Symulator księdza, no... Jest w planach, nie ukrywam, bo to jest coś... Ty, ja... Kurwa, z tym symulatorem księdza to jest tak, że my to zobaczyliśmy i pierwsze co, to jeden pisze do drugiego, drugi do pierwszego. Ej, kurwa, ty symulator księdza! Tylko, że on jest w jakimś early accessie, a ja mam zawsze takie... Znaczy zazwyczaj mam takie podejście, że ja lubię czekać, jak coś wyjdzie, no w pełni, chociaż wiadomo jak to bywa z tymi grami. Ale co, czasami nigdy nie wychodzą. Czyli Simulator jest w early accessie teraz? No jest chyba właśnie w early accessie, ale ty... Wszyscy, jak nie wiem, nawet bez szukania tego na YouTubie już mi to wyskakuje, że połowa YouTube'a to nagrywa, nie? Ja mam takie kurde bele, no. Wiesz, ja to bym chciał poczekać na pełną wersję. A wszyscy to czekaj, bo moje drugie wewnętrzne ja się odezwało. A. Rodzisz? A nie. Rozrywa mu pęcherz. Biedny człowiek. O, symulator Menela. Ej, w sumie rzeczywiście to jest dobre. No, co ci się dzieje? Symulator seksu. To też zaupgrade'owałem, nie wiem co, ale zaupgrade'owałem to. Kule łonowe. Kule łonowe. Co to jest za wymysł? O? Tu byłeś? No, jak widać nie. Odwrócona dziewica. Kuźwa, ile wind? Ty... Gdzie ja jestem? Jaki kurwa inżynier to... konstruował. Kto maczał w tym swoje śmierdzące paluchy, ja się pytam. Gdzie ja jestem? Ja chcę do domu. Ja pierdzielę, co? O, tu nie możemy, tu trzeba mieć drugi poziom spierdolenia, żeby wejść. No, to musisz iść wbić level. Szkoda, że ta gra nie sprawdza, kto w nią gra, bo miałbym dostęp do wszystkiego. No, od początku. Early access to full game. O, ryby.
Ryby? Co? Jakie latające ryby? Co to było? Kurwa, ja mam tak słabą jakość, że ja się zastanawiam, co to kurwa lata tam. Gówno. Co to jest gówno, to jest wszędzie, co ściany jest gówno. I znowu ten dźwięk kurde z Frostpunka. Dziwna korporacja, ale takie gusta. No pewnie w korpo, jak pracują, to też paluchów nie myją. Dobrze, mamy upgrade na drugi level spierdolenia. Lecimy dalej. Ej, to było łatwe. Weź, bo muszę teraz trafić tam, gdzie był drugi level spierdolenia wymagany. To już nie jest a, takie to łatwe. To nie było daleko chyba. Ha! Ty myślisz, że bohater miałby bardziej przejebane, jak byłby najebany czy na kacu? Wiesz co? Jak jesteś najebany, to wszystko jest łatwiejsze, więc bardziej miałbym przejebane, jakby był na kacu. Czy sobie wyobraź to, jak kac kupa po prostu cię męczy, wszystko tam buzuje ci kurde w brzuchu. Jak... Chociaż wszystko i tak jest obsrane, więc masz w dupie to, czy zesrasz się to, czy tam. Boże. Jezu Chryste! O, ale odbycior. Jezu, opluł mnie! Opluł cię, on cię osrał! Jest! No. Ale kombat. Zabij go! Kuźwa. Weź go tą swoją pneumatyczną przepychaczką. Staram się! Ale na mnie pluje. No kurde, no. Jest nie. On ma za dużo HP ma, kurwa, jakiś boss. O, zniknął? Nie, biegnie. Idzie. Typa, idzie. Typa, babkę zapina na wieży. Halo? Dobrze, weź się przyczaj na niego. On to, wiesz co, on pewnie nie wyjdzie w ogóle stamtąd, nie? Strife shot. Strife shot, a weź się spróbuj uleczyć. Nie mogę. Nie działa. To. Nie działa, no. Zobaczymy, co się stanie, jak zginiesz najwyżej. Ja muszę wejść, kurde, w stealth mode. Ty już go nie ma? Nie, słyszę go. What the hell? Co? Był za mną. Kurwa za tobą, co on zrobił? Nie wiem, wsadź tu parówę. Zablokowane, wsadził. Jelita. Jest maszynka do mięsa. Dobra, ale... Czyli co, nie, może spierdalać, nie musisz się z nim bić. Biegnę. Biegnę dalej. Odblokuj na samą maszynę, dawaj. Odblokuj to! Mam nadzieję, że on nie się nie ruszy. On tu idzie pewnie. Idzie po ciebie. No to ej, ta broń jest zajebista, to jest pneumatyczna przepychaczka do kibla. Następny wyszedł? Już są dwa? Ej, daj się ruszyć. Ty, on wygląda jak ten potwór z SCP, tylko że na czworaka popierdala. Ty no super, już są dwa. No musi zajebać jednego chyba. Albo powiedz dalej. Nie mam gdzie uciec. Trochę wolne są przynajmniej, wiesz? Nie no, super, tylko że ja nie jestem w stanie z nimi nic zrobić. A co, a to się, to się otworzyło? No, przekręciłem to i się nie... Niestety nie przekręciło odpowiednio. Dobra, ale masz unikać ich... Zginąłem. O. Jeszcze się przejdę. Musisz, wiesz, świeżego powietrza trochę zobaczyć. Muszę zobaczyć latające gówno ryby. Myślę, że to powinna być reklama Frosty. Frosta, smaczna i... spierdolosta. Ten inżynier nawet pomyślał, kurde, o jakimś Bluetoothie albo jakimś, nie wiem, NFC. Ty możesz skakać? Nie mogę. A co tam było spod spacebar? A przełącz? Co to jest przełącz? Chciałbym wiedzieć. No i nie ma go. Po prostu gra stwierdziła, że o, jesteś jest tak tutaj. Chujowy, bo zginąłeś. Jest tutaj? On? Co to było? Nie wiem. Czy ja właśnie go zabiłem? Czy o co chodzi? Nie wiem. Zabiłeś go, one shot. One shot, one kill. Nie wiem, dobra. Ty może ta gra jest na takiej zasadzie właśnie, że jak umierasz, to potem zmniejsza się poziom trudności. Od razu po jednej śmierci, już nie ma przeciwnika.
niby przecięło. No i jest teraz. Idzie do mnie. Chyba jeszcze raz musisz przekręcić, wiesz? Nie da się? Nie. Co jest, kurwa? Ta przepychaczka jest zjebana. Ile razy mam ten kuźwa przekręcić, żeby móc gdziekolwiek wejść? To było to przejście, tak. Ryby. O nie! Będę cię atakować? Mam nadzieję, że nie. Wszystko jest w normie. No, o co tu chodzi z tą łapą? Nie wiem. O! Automatyczna winda. Łapa ci się wbija w bebechy. Gdzie ja jodę? Dziadek! Dziadek, gdzie ja jodę? A tu aż to. Papaszka. Papaszka u Freddy. Czyli to jednak kalmary. To jest... tej grze są kalmary, ty. To jest gra dla nas. Latające kalmary. To jest easter egg. Tak, dogadaliśmy się z twórcami, żeby zostać najbardziej znanymi streamerami w Polsce. O! Won mnie stąd. Co? Stara na czworaka, popierdala. No kurwa, muszę do niego iść, serio? Tak stara mówi, jak stary przychodzi na jebany. No chodź tu, chodź tu. No, daj się poznać. Nie masz mózgu jak mój stary. Co? Nawet żygasz jak on. Jezu. Wrócił kurwa z imprezy. No wynik. Kuźwa. Nie mogę. No i co? Opluł cię. No. Odwrócił się obrażony, kurde, co? Najebany wracasz i jeszcze się plujesz. No kuźwa, na... ty, na jaką odległość on strzela? Dobra, ominąłem go. Najebany to do domu. Impra jest tu, a ludzi w pizdu. Czuję to moc, bo naćpany całą noc. Balet jest tu, ludzi ze stu. Mam białą moc i lecimy całą noc. Dobra, czekaj, bo straciłem orientację przez to śpiewanie. Kolejna winda? Tak. To jest kolejna winda i kolejne coś, co nie mam pojęcia, co robi. Ale muszę tam położyć swoje brudne palo. Kolejna łapa. Użyj. Nie mam czego, dobrze. Kuźwa, to jest nowa lokacja, a jeszcze poprzednich 10 nie ogarnąłem. Ja pierdolę, znowu przenoszenie jakichś kloców. Jezu. Była kiedyś piosenka o gównie, to doczekaliśmy się gry o gównie. Czy teraz to można złapać, czy o co chodzi? Bo ja nie wiem po co to... Ja nie mam pojęcia po co ja robię te wszystkie rzeczy, które ja robię w tej grze, tak zupełnie.
No, ja też nie. Ruszam czymś, kurwa, randomowo, coś się przenosi, gdzieś idę, gdzieś przechodzę. Ja... Nie wiem, tak, naprawdę... Tak, jakby nic to nie ma sensu. Nie wiem, teraz mogę to złapać, kuźwa... Nie no, no to nic tam nie ma. Tu nie ma, tam nie ma. Hugo, brawo. Momentami ta gra jest tak responsywna, że mam wrażenie faktycznie, że gram w Hugo na telefonie. Ty, ale z takim opóźnieniem na streamie to Mati mógłbyś nawet mówić, co masz zrobić, żeby była granie w Hugo. Zjeżdżam na dół, pierdolę to. I byłyby te dźwięki, kurwa, wiesz, naciskania telefonu. Pip, 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 pip. Tak bardzo się starałeś, raz gdy wyleciałeś. A później jakiś ten, tych dwóch prowadzących by ci powiedziało: no, chujowo grałeś. Spierdalaj. Hugo, najbardziej frustrująca gra ever. Wiesz co, była jedna taka gra w Hugo, która była do wygrania przez to, że jakby opóźnienie tam nie miało wpływu za bardzo. To była taka gra w zapamiętywanie owadów. Nawet nie, wiesz co, pojęcie, że w zapamiętywanie owadów chodzi ci o te takie bitwy owadów, jakby, że były przykryte kubeczki, jakieś karty i tak dalej. No to jeszcze była druga gra. Jeszcze była druga gra, gdzie trzeba było zapamiętywać, jaką drogą ten struś, czy Hugo, tak, struś przechodzi przez jakąś tam piaski, czy coś takiego. I tam też nie był... Przez piaski? Lak nie miał żadnego wpływu tam. Chodzi przez piaski, czy to jak on Hugo jedzie na strusiu i musi wciskać lewo, albo krawak skręca? Nie, po prostu była taka gra w zapamiętywanie trasy. A to tego nie kojarzę. Dobra, ja już nie wiem, co ja robiłem, kuźwa, w tej grze, nie? Ale kurwa, najlepsze były właśnie te gierki Hugo, gdzie na przykład popierdalałeś jakimś wagonikiem przez kopalnię. No. I się pojawiało coś w pieśń, 3 sekundy na to, żeby wcisnąć, żeby Hugo się schylił, kurwa, z opóźnieniem 2 minuty. A lag był kurwa 30 sekund. To 30 sekund to i tak chyba nieźle. Ale jestem ciekawy właściwie, bo ktoś kiedyś zrobił o tym program, tylko nie wiem, czy mówił o tym, jaki był input lag. Tego typu grach. Nie wiem. To nawet nie wiem, czy to nazwać input lagiem, to jest... Nie wiem, jak to nawet nazwać. No lagiem po prostu, no kurde, i tyle. Wiesz co? Powiedz tak, ja się boję, bo wiem, że my za chwilę będziemy musieli kończyć tą grę na dzisiaj, nie? No. I ja się boję jednego. Ja będę musiał do tej gry wrócić. A ja już nie wiem, gdzie jestem. A co to za psitek tu wystaje? To chodzi ci o to? No coś, nie, coś tam na dole, coś tam z dołu, tak jakby się majta. No, tutaj. No. A to tak, nic ciekawego. Tak wygląda in vitro w praktyce. Ta gra cała jest o tym chyba. Jak ciężko jest zajść w ciążę. Na szczęście. No właśnie nie tak ciężko chyba. Oj, pewnie przesadzał. Zapładniam prawą rękę całe życie i lekko nie ma. To są opinie naszych widzów. Ale widzisz, nie musisz się martwić antykoncepcją, no. Ale jak to prawą ręką? Nie wiem, no. Widocznie preferencja. Prawa ręka jest od tego, żeby ją zbijać z ziomkami, a nie żeby zbijać z nią konia. No nie, no kuźwa już... Nigdzie nie przejdę, no. Dostałem bana na progres w tej grze. O, fajny most. Czy coś? O! Super, zyskaliśmy dodatkową kulę. No nie! Nie, stary. Brzmi jak stary na kacu. 100%. Nawet przezakręczuje zapach kwasu z wątroby. To jest to. Mati, ty nie idź na 500+, tylko zostań kurde streamerem. Takie profity są, słuchaj, że ja pierdolę. No nie! Zjebana wątroba. Panie, to jest nowoczesny związek, to jest dwóch ojców. Nie, najgorzej. Stary alkoholików. Trzeci!
Jezu, trójkąt stary! To może wujek przyjechał. Ten jaki wielki spierdzielił, kurde, pod żygi. Jeden się zżygał, a drugi pod to wszedł. O Jezu, sicku, ale patologia. Takie rzeczy były na imprezach, tak jak z łazienki się wytaczali. Obrzygałeś mi skarpetę. Wcale nie. Powinienem kiedyś się, kurde, zjarać do streama. To jest dobry pomysł. O kurwa. Patrz stream. Ojciec. O, się zwisa z sufitu. Egzorcyzmy starego. Weź mi przyjeb to przepychaczką. Chciał na mnie napluć. Nie udało się. Nie mam doświadczenia z patusami. Co to było? Ups. Zachodzą mnie, kuźwa, z dwóch stron. Tu nic nie ma. Zostaw mnie. A to rodzina. Kuźwa. Co to, święta są, że wszyscy się zjechali? Jajkiem się z tobą dzielić nie będę. Ja się pytam, kiedy będzie trzeźwy stream. Ja jeden w naszej historii miałem trzeźwy, pamiętam. Oj. A ja też chyba jeden miałem na Grim Fandango. Byłem wtedy w szoku. Byłeś wtedy w szoku, bo nie wiedziałeś, jak się przychodzi gry na trzeźwo. No, nie, myślałem, że tak się nie da. Ty jedyne gry, w które możesz, jesteś w stanie grać na trzeźwo, to są kompetytywne. No, przyznam szczerze, że w te gry się ciężko gra po pijaku. Wtedy ci się wydaje, że jesteś kompetytywny, tylko że tak trochę nie wychodzi. Nie, granie w CS albo StarCrafta po pijaku jest tak złe. Ej, nie potwierdzam. A się dobrze bawiłeś. Ja się zajebiście bawiłem. Ja się zawsze zajebiście bawię. Już jeszcze jeden, kurde, zwisa z sufitu. Jak już było raz u nas... Zła z sufitu! O! Ty, zabiłeś go. No coś, czego się nie spodziewałem. Złaś sufit. O nie. Złaś sufitu. O, nie strzelił. Nie weszłeś. Udało się. Udało się, ty. Ubiłeś? No. Ubiłem konia. Znaczy... Może... starego. Mati się pyta, co studiujecie. Co studiujesz, łysy? YouTube na hardzie. On jest... Niektórzy studiują na Harvardzie, a ja studiuję YouTube na hardzie. Chciałem na go dobry zabić. Koniec, walka ze starym. Bij go! Dobre! O! O! Fatality!